Nowe tablice do prezentacji wyników głosowań mają kosztować aż 2 miliony złotych, donosi Rzeczpospolita. Posłowie opozycji są zdumieni szokująco wysoką ceną nowych wyświetlaczy wieloformatowych. Widząc tak wysoką kwotę, pomyślałem, że kancelaria chce kupić kilkadziesiąt urządzeń, być może na potrzeby nowego budynku dla komisji sejmowych. Zapytałem szefową kancelarii Sejmu o liczbę wyświetlaczy, a gdy udzieliła odpowiedzi, wszystkich nas zamurowało, relacjonuje dziennikowi poseł PO Tomasz Głogowski. Jak informuje Rzeczpospolita, 2 miliony złotych będą kosztować dwa ekrany. Skąd tak wysoka cena? Dziennik zwraca uwagę, że przeglądając ofertę sklepów internetowych, można przekonać się, że cena jednej sztuki takiego ekranu powinna się zamknąć w kilkudziesięciu złotych. Centrum Informacyjne Sejmu zaznacza, że prace nad projektem budżetu Kancelarii Sejmu na 2019 rok są dopiero na wstępnym etapie i szerszy komentarz będzie możliwy dopiero po tym, jak projekt stanie się częścią ustawy budżetowej. Zagwarantowano też, że wybrane zostanie najtańsze rozwiązanie spośród spełniających wymogi techniczne. Już widzę, jak to wcisnęli Kaczyńskiemu. Musisz to mieć, niesamowite laserowe tablice do wyświetlania wyników głosowań z wbudowaną opcją wykrywania opozycjonistów na sali i elementu wywrotowego wewnątrz twojej własnej partii. W zestawie pilot pozwalający manipulować głosami wedle twego uznania. Z naszymi laserowymi tablicami nigdy już nie przegrasz. Nie przekonany? A co jeśli powiem, że tylko dziś mamy dwie tablice w cenie jednej? Zgadza się, dwie tablice za jedyne 2 miliony. Musisz je mieć. A tak poważniej, napiszcie, co sądzicie na ten temat w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału.